Panie starosto, jak tam wrażenie pobiegu? Bardzo dobre, bardzo dobre. Żałuję, że pani redaktor nie było, mówiąc szczerze. Każdy mieszkaniec powiatu powinien demonstrować w ten czy w inny sposób przywiązanie, umiłowanie naszej ojczyzny. I to nie są jakieś puste słowa, to jest autentyczna, taka szczera prawda, która płynie z serca każdego Polaka. I uważam, bieg dla Niepodległej przyjął się w Sokółce. Bardzo się przyjął. Chyba pani sama czuje ten entuzjazm tej młodzieży. W tamtym roku 500 osób, w tym roku 800, a proszę zwrócić uwagę, w Białymstoku 1500. Także naprawdę to jest wynik. Dla nas to jest wynik. No nie? Oczywiście bez sponsorów, bez ludzi dobrej woli, bez Agaty Kiczuk, by nie tego wszystkiego nie było, bez wielu, wielu ludzi, no nie? Anety, każdego. Każdy się przyczynił, również Sokolka TV. Dziękuję wam za promocję patriotycznych postaw. Dla wszystkich was bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom powiatu sokolskiego. Mam nadzieję, że w następnym roku pobiegniemy jeszcze tłumniej. Ja chciałbym, żeby nas 1500 pobiegło dla Niepodległej, ale też dla Asi, Asia Szyłak. Zbieramy pieniądze, proszę wszystkich mieszkańców powiatu sokolskiego, żeby ją wsparli, dlatego że należy jej się ta noga sztuczna, ale która daje pełną sprawność.